Witam Was serdecznie. Siódma rano. Jestem tu od 5:30. Działam cały czas nieustannie, bo postanowiłem coś zmienić. Z racji tego, dlaczego Cię postanowiłem zmienić? Postanowiłem zmienić z racji tego, ponieważ jak widzieliście, leśne tipi popadało, można powiedzieć, w ruinę, a ogólnie chyliło się ku upadkowi. Dosłownie przechyliło się. Już kilka razy poprawiałem komin, bo ten komin był wyginany, więc przesuwałem piecyk, żeby wypionować ten komin. No ale to nic nie zmieniło. Próbowałem coś tam usztywnić, wzmocnić. Te tipi dalej się kładło. Ale to jeszcze nie jest problem, bo no, dałoby to radę naprawić. Jednak zauważyłem, że w tym tipi nie spędzam zbyt dużo czasu. Że w tym tipi fajnie by było przyjść w zimę na jakąś nockę, w jakąś naprawdę mega niepogodę, w jakiś oczywiście ulewny deszcz czy obfity śnieg, schować się do środka, napalić w piecyku i byłoby fajnie. Ale takie sytuacje spotykają mnie tutaj kilka razy w roku, więc może ze dwa czy trzy. Więc tak naprawdę tipi, które stoi, z niego się nie korzysta. I to jest najgorszy problem. Komary mnie zeżrą tu. I to jest ten największy problem. Ale bardzo często przychodzę tutaj na biwaki, na różne ogniska, jedzenia, na nockę z rodziną i tak dalej, i tak dalej. I siedzimy w sumie de facto przy ognisku. Jednak w tym tipi nic się nie dzieje. Dlatego postanowiłem je, na początku postanowiłem, że je rozbiorę całkowicie. No i może coś postawię a la takieś zadaszenie. Coś takiego. I chciałem to wszystko rozebrać w drobny mak. Jednak gdy zdjąłem te plandeki, jak widzieliście te liście i zobaczyłem, wtedy zdałem sobie sprawę, ile pracy włożyłem w przeplatanie tego. Boże, te komary mnie zeżrą. W przeplatanie tego, to stwierdziłem, że jednak że jest to szkoda mojej pracy. I zbyt fajna konstrukcja, żeby ją zniszczyć i rozwalić na opał w drobny mak. Postanowiłem jednak, że przy samym ognisku zrobię taką wiatę. Niedużą. Jak widzicie, ten pachołek, który będzie... Pachołek, ale to nazwałem. Tą poprzeczkę, która będzie służyć jako po oparcie pod dach, pod zadaszenie. Zadaszenie zrobię z gotowych elementów. Rozdzielam leśne tipi na cztery części. Jedna część w taki sposób pójdzie oparta o ten kij. Drugą odwrócę do góry nogami, żeby płaszczyzną było takie same. Dwa trójkąty do siebie dadzą nam praktycznie kwadrat prostokąt, można powiedzieć nawet. No bo to ma być kształt prostokąt. Tak zrobię, że to ma być dobrze. No tam nie będę teraz tu geometrii jakiejś używał, bo jeszcze zaraz coś pierdzielne. I zostaną mi dwie ścianki, które wkomponuję w skosy, które będą po bokach, żeby zamknąć to z obydwu stron. Będzie to blisko ogniska, a jeżeli będzie zbyt daleko ogniska, to przesunę ognisko. Ale też nie chcę, żeby było zbyt blisko, bo może być zbyt gorąco, gdy się napali. I też, żeby było bezpiecznie. Ta odległość musi być jakaś tam zrobiona. W środku pod tą oczywiście wiatką będzie ustawione siedlisko. Będzie to taka pseudo ławka, ale w sumie pseudo łóżko, można powiedzieć, bo będę chciał też na tym spać. Więc takie łoże, raczej nie uda mi się tego łoża dzisiaj zrobić. Dzisiaj chciałbym zrobić tą wiatę. Chciałbym położyć ten sufit, ten dach z jednej części, z drugiej. Dwie części wkomponować, pozamykać boki, obsypać to. Obłożyć to oczywiście plandeką, bo gdy będzie padać, to sobie mogę palić ogień, a siedzieć przy tym ognisku, na głowę mi nie kapie. Fajne schronienie, a nawet można tam spać, bo będzie to dosyć długie, jak widać, ponad 2 metry, więc wyprostuje się swobodnie i będzie można sobie tam w środku spać. Pod tym będzie to jedno, a może nawet zobaczymy, jak ten skos tego dachu pozwoli, może nawet dwuosobowe. Więc dziękuję.
Więc tak to będzie wyglądało, tak chcę, żeby to wyglądało. Przykryję to plandekami i obsypię to z powrotem tymi liśćmi, którymi tutaj mam zebranych, tu tą ziemią. Tego nie chcę też za bardzo to obciążać, więc suche liście zrobią ten klimat, że to będzie ładnie przymaskowane, ładnie przysłonięte, a nie będzie to ciężaru, więc plandeki, tylko te gotowe elementy, te moduły, można powiedzieć, z dawnego tipi, zaraz poustawiam, jeszcze tamto na pół przetnę, poustawiam, powiążę, wstawię boki i sądzę, że tylko plandeki, liście i będzie super, tak mi się wydaje. Ławkę zrobię na następnym odcinku, to legowisko, gdzie będzie można na tym siedzieć, gdzie będzie można na tym spać, tak żeby można było sobie tutaj przy ognisku, sobie przy ognisku posiedzieć. Biorę się do pracy, bo kupa pracy w sumie wcześnie rano, ale roboty mnóstwo. Zgrzałem się, zmachałem, ale nie chcę się rozbierać, ponieważ zeżrą mnie tutaj komary. Jak na razie wiata, leśna wiata jest skończona. Z racji tego, że położyłem plandeki, ustawiłem te ściany. Wszystko powiązałem ze sobą. Obsypałem to, jak widzieliście, tymi liśćmi suchymi. I można powiedzieć, że byłoby to wszystko. Zobaczcie, jak tu się fajnie siedzi, a mam tu blisko ognisko, może troszkę daleko, może nie wiem, czy to ognisko z pół metra chociaż przesunąć w tą stronę, a może niekoniecznie, tego nie wiem. Oczywiście nie chciałem wywalać pieca, bo sentyment do niego mam, bo sam go zrobiłem, ale postanowiłem, że go postawię tutaj w rogu. Na razie, docelowo jeszcze nie wiem, gdzie będzie stał, na razie stoi on tutaj i ten piec będzie służył naprawdę, gdy będzie jakaś naprawdę typowo niepogoda, gdzie będzie tak ulewny deszcz, że nie da rady ogniska palić, że to będzie mokło i tak dalej, to sobie usiądę tu pod dachem i napalę sobie w tym piecyku, sobie coś tu na tym usmażę, czy ugotuję, czy chociaż się ogrzeję dzięki temu piecykowi i tak dalej, i tak dalej. Więc ten piecyk na razie tutaj zostaje. Oczywiście tutaj będzie to posłanie, o którym mówiłem, po całości to jest naprawdę ponad 2 metry, także mogę się śmiało tutaj wyciągnąć i sobie spać. I tak, taką nockę chcę tu zrobić. Gdy przyjdę tu w następnym razem i będę robił to posłanie, to oczywiście zostanę tutaj na noc, aby przenocować się przy ognisku, pod tą wiatą, aby zobaczyć, jak to będzie. Kiedy to będzie? Mam nadzieję, wiem nawet na 100%, że to będzie szybko. Będzie szybko i już prawdopodobnie w następnym odcinku, raczej pewne, w następnym odcinku będziecie mieli to taki właśnie odcinek, gdzie już tutaj jeszcze porobię trochę. Zostało mi dużo suchych patyków, które się rozleciały gdzieś tam, cienkich takich patyków drobnych, które się rozleciały podczas rozbierania tego tipi. Na początku myślałem, że pójdą na opał. Nie pójdą na opał, pójdą na dokończenie tej ściany, tej palisady, która tutaj idzie. Jest tutaj niedokończony ten płot.
więc tymi patykami spróbuję dokończyć. Grubsze zaraz połamię, potnę, aby były na rozpałkę, na ognisko. Ogarnę, posprzątam, przygotuję tutaj właśnie troszkę pod tą nockę, tak żeby móc tylko następnym razem przyjść, zrobić posłanie i pobiwakować sobie, zostać tu na noc i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko zobaczycie w następnym odcinku, a na razie to wszystko. Ja tu się biorę jeszcze, bo muszę tu jeszcze ogarnąć, posprzątać, porąbać, pociąć, przygotować to wszystko, a z Wami się widzę w następnym odcinku. Już na nocce w lesie. Pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie w komentarzu, jak się Wam podoba takie schronienie otwarte. Jeszcze z tym posłaniem będzie dużo lepiej. Zapewniam i jestem pewien tego. Wypiszcie, co o tym sądzicie. Bo ja sądzę, że to chyba najlepsze rozwiązanie, jakie mogłem zrobić, żeby móc sobie biwakować pod dachem. Żeby móc się schronić przed deszczem lub przed słońcem, który właśnie od tamtej strony wali tutaj, gdzieś tam przebijając się przez te drzewa i zarośla, a ja tutaj mam cień i nie wali mi to słońce we mnie, więc jest tutaj fajnie, jest to naprawdę przyjemna sprawa. Dlatego co? No już sądzę, że to dobry wybór. Fajnie, bo ta palisada jest połączona razem z tym, więc daje mi tu fajną osłonę od wiatru. Jeszcze jak zrobię tak, jak planowałem, że ją dokończę, a może jeszcze i postawię w tamtą stronę, więc będzie tu naprawdę mega przyjemnie. A ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.